Zenek Martyniuk w ostatnim czasie przechodzi przez bardzo trudny okres w swoim życiu. Wszystko przez głośną aferę, której głównym bohaterem jest jego syn. Teraz media przedstawiły nowe informacje dotyczące poprzednich związków Daniela M. Kobiety masowo zabierają głos. Zenek Martyniuk jest wszystkim doskonale znany dzięki swoim przebojom Disco Polo. Muzyk jest nawet tytułowany królem tego gatunku muzycznego. Niestety za sprawą Daniela M. Teraz wokalista, a dokładnie jego nazwisko kojarzą się z aferą, która odbiła się szerokim echem w polskich mediach. Poprzez przeprowadzone śledztwo dziennikarskie wyszły na jaw szczegóły dotyczące poprzednich związków Daniela M. Zenek Martyniuk. Kolejne informacje o synu muzyka. Wedle informacji przedstawionych przez Fakt Danielem. Już wcześniej przejawiał agresywne zachowanie wobec wybranek swojego serca. Syn muzyka, zanim związał się ze swoją żoną Eweliną, miał jeszcze dwie partnerki, które wedle podanych informacji, nie miały z nim lekkiego życia. Pierwszą z nich była Anna M., która już w 2016 roku miała składać zeznania na policji dotyczące przemocy fizycznej. Według ustaleń kobieta wyznała, że była przez swojego partnera bita, a Daniel M. dodatkowo niszczył jej ubrania. Anna miała być również wielokrotnie wyrzucana z ich domu, aż w końcu nie wytrzymała. Kobieta już po kilku miesiącach miała uciec z rodzinnej miejscowości Martyniuków, tuż po tym, jak policja założyła jej niebieską kartę. Kolejną partnerką Daniela M. była Faustyna J., która spędziła z mężczyzną prawie rok. Ich związek miał się zakończyć w momencie, gdy Daniel M. wyjechał do Warszawy i poznał na jednej z imprez swoją przyszłą żonę. Według Faktu sama Faustyna J. nie chce nawet rozmawiać o synu króla Disco Polo. Ujawnione informacje rzucają zupełnie nowe światło na sprawę Daniela M. Ponieważ pokazują, że mężczyzna mógł już wcześniej stosować przemoc wobec kobiet, które pozostawały z nim w związku. Aktualna sytuacja mężczyzny zadaje się tylko potwierdzać te informacje. Żona Daniela M. aktualnie mieszka ze swoimi rodzicami, gdzie oczekuje narodzin swojego dziecka. Mężczyzna już niejednokrotnie pokazywał, że czuje się bezkarny i nie ma sobie nic do zarzucenia. Ostatnio przyznał nawet, że szuka nowej partnerki, która byłaby zainteresowana nim, a nie jego pieniędzmi.